Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi. Kiedy możemy oglądać oblicze drugiej osoby? No chyba tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko niej, kiedy jesteśmy w stanie patrzeć jej w oczy. Wtedy, kiedy tak naprawdę nasza relacja z drugim człowiekiem jest dobra, albo kiedy spotykamy się po to, żeby te relacje naprawić, wyprostować, kiedy mamy dobre, szczere intencje. Co to znaczy, że ludzie prawi ujrzą oblicze Boga? Kto to jest ten prawy, który zobaczy Bożą twarz? Czy prawy to nie ten, kto kocha sprawiedliwość, tak jak sprawiedliwość kocha Pan Bóg? Czy prawy to nie ten, który pokłada ufność w Bogu? Czy prawy to nie ten, który słucha Bożego Słowa, który idzie za Nim, tak jak w Ewangelii, którą usłyszymy dzisiaj, Jezus mówi do Piotra: pójdź za mną. I Piotr idzie.